Ja tak mam nadzieję, że jak się gdzieś światło przystawi, to może będzie trochę lepiej. No zobaczymy. No próżność, no, no cholera, akurat po świętach. Taka jestem napuchacona glutenem i, i, i tymi wszystkimi słodyczami, ale pomyślałam sobie, że no jak dzisiaj nie zacznę. To kiedy zacznę? Zawsze będzie kolejny tydzień i kolejny tydzień, w którym zdarzy się dobry pretekst, żeby ciągle uprawiać story writing, a myślę, że przyszedł czas, żeby po prostu zacząć używać story telingu. I stąd dzisiejsza moja opowieść będzie taka właśnie.